Chciałabym zawalczyć z dziewczyną The Way of Blonde. No, na przykład zdradę. Chciałabym moc zobaczyć. Cześć, z tej strony Ewa Brodnicka i zagram dzisiaj w Koło Plotka. Czy mam to zatrzymać sama? Nie. Pytanie. Jak zdrówko, Ewa? Dobrze. Mam obecnie małą kontuzję kolana, ale wyjdę z tego i wrócę dużo silniejsza, także jestem bardzo zdrowa. Kiedy zawalczysz? Zawalczę albo pod koniec tego roku, albo na początku przyszłego. Najgorszy obowiązek domowy to sprzątanie łazienki. Bardzo tego nie lubię, mam długie włosy, wszędzie są włosy. Generalnie jak się myję, to też trochę wody wyleci z prysznica, także nie lubię sprzątać łazienki. Któremu freakfighterowi dałabyś banana walki? Ponieważ przyjaźń się z Zusie, to bombie. Bombie? Tak, bombie. O. Bo cię wkurwi. Bo mnie wkurwi? Dokładnie. Poza tym to jest były mojej przyjaciółki. Kiedyś, mając 16 lat, ukradłam tacie samochód, zabrałam koleżanki na lody. Było to dość niebezpieczne, ale tata uczył mnie jeździć samochodem od 14 roku życia, więc to jest jego wina. Czy kopsniesz się na drinka z Martą Linkiewicz? No, myślę, że na jakąś wodę mogłobyśmy pić. Nie piję od roku czasu alkoholu, w związku z tym na żadnego drinka. Ale spotkałabyś się z nią? To znaczy, nie mam z nią o czym rozmawiać i być może kiedyś będziemy miały rewanż, w związku z tym nie ma co się tak za bardzo tutaj spoufalać i przyjaźnić, bo ja się zawsze ostro i agresywnie nastawiam do swoich rywalek. To Fame MMA zaraz wci za skórę. No oczywiście Marta Linkiewicz jakby tutaj mówiła różne plotki. Ja jestem generalnie osobą, która nie lubi się kłócić, mimo tego, że mam taki wizerunek raczej ostrej suczy. To jednak jestem w domu bardzo łagodną osobą. Mam 3 małe pieski, takie kanapowe, więc nie lubię się kłócić. W liceum miałam szczura, z którym jeździłam samochodem i to jest dla mnie jakaś abstrakcja. Chodziłam z nim do szkoły, pozwalano mi go trzymać na biurku, chodził w przerwie po klasie, dziewczyny się, moje koleżanki, bały się tego szczura, ale dziękuję nauczycielom, że pozwolili mi spełnić moje marzenia i chodzić ze szczurem gdziekolwiek tylko chciałam. Jak wygląda after po Fame MMA? Niestety nie byłam jeszcze na afterze Fame MMA, walczyłam na ostatniej gali. Większość czasu spędziłam ostatnio w szpitalu, bo miałam zszywane oko, powiekę, gdyż Marta Linkiewicz wsadziła mi palca w oko, w związku z tym nie było mi dane być na afterze. Może na kolejnej gali. Możesz zaprosić do oktagonu 3 polskie osobowości, komu spuścisz łomot? Chciałabym zawalczyć z dziewczyną The Way of Blonde. Nie chciałabym, ale kiedyś tak dla fanów mówiłam, że nawet jak byłam u Wojewódzkiego, to mówiłam, że chodź, dawaj, wyjdziemy, więc powtarzam to. Moglibyśmy zawalczyć dla fanów. I myślę, że taką ostrą babeczką, którą bardzo szanuję, ale która jest wysportowana, jest Doda. I z nią bym też zawalczyła. Mając 19 lat, chciałam pojechać do Krynicy Morskiej. Nie wiem, jak to się stało. Pojechałam pociągiem do Krynicy Górskiej. Zorientowałam się dopiero już będąc na miejscu, więc spędziłam cały dzień i całą noc w pociągu. Nie powtarzajcie tego. Co sprawia, że przewracasz gałami? Dobre lody. Ja robiłam wagę w ogóle i często chodziłam na lody takie naturalne i nie wiem, czy to dobrze mi świadczy, że jak wychodziłam, to nie mówili mi do widzenia, tylko do zobaczenia. Najgorsze, co może wydarzyć się podczas seksu? Niedyspozycja twojego mężczyzny. Udawanie orgazmu? To też jest słabe. Dziewczyny, nie róbcie tego po prostu. Niech facet się bardziej postara. Nie każdy wie, że przed tym, jak ukończyłam studia Akademii Wychowania Fizycznego, studiowałam wcześniej pół roku prawo, a później jeszcze rok psychologię i dopiero wtedy zdecydowałam się na to, żeby być nauczycielką wychowania fizycznego. Lexi Peszko, nowa federacja, wałek, czy coś z tego będzie? No ja im bardzo kibicuję, żeby coś z tego było, dlatego że każda taka nowa federacja to jest konkurencja, nie robi się tutaj, no robi się konkurencja, jakby robi się fajnie też dla fighterów, można walczyć na tej gali, także trzymam za nich kciuki i myślę, że to jest no, konkretny biznes, że to nie jest żaden fake. Czy żałujesz jakichś słów z konferencji z Linki? Mało rzeczy żałuję w życiu i absolutnie wszystko, co powiedziałam o Linki, było dla mnie prawdą, potwierdzoną, w związku z tym niczego nie żałuję. Myślę, że było czasami na pewno ostro, hardkorowo, ale o to przecież chodzi w tych konferencjach, żeby też poddymić.
A, szybkie strzały. Chipsy czy sztuczne rzęsy? Na pewno nie sztuczne rzęsy, chipsa. Gola czy boxdel? Byłam ostatnio na urodzinach goli, niech będzie gola. Linki czy Lil Masti? Lil Masti. Miniuwa czy dresy? Dresy. Drapanko czy przytulanko? Przytulanko. OnlyFans czy TikTok? OnlyFans. Mam takie natręctwa, leżę sobie, nie wiem, na kanapie albo w łóżku i zasłony są nierówno. Ja muszę wstać, muszę to poprawić, bo inaczej nie usnę. Kiedy zaproponowali mi ostatnią walkę z Linkiewicz, to nie miałam ani chwili zwątpienia, zastanowienia się, od razu powiedziałam, tak jest i jedziemy z tym. I oto rezultat, wygrałam. Jak zwracasz, ale do mojego, jak zwracasz się do faceta? No. Kochani, misiusiuniu, skarbeczku, bo co ty robisz? Dlaczego znowu mi to robisz? Rozumiesz? No ale staram się miło, milu się odzywać, ale nie zawsze mi to wychodzi, nie? Nie udawajmy tutaj aniołka. Czego zawsze masz zapas? Kosmetyki. To jest chyba jakiś mój fetysz, jak mi się kończą już nawet płyny do kąpieli czy żele pod prysznic, ja zawsze ich muszę mieć na zapas, zawsze dokupuję. Oczywiście pełna lodówka i zapas też kawy. Ja w ogóle dnia bez kawy, nie wytrzymam dnia bez kawy. Większość osób myśli, że mam sztuczne piersi. One no masz, są... czy nie? Nie, właśnie większość osób myśli, że mam sztuczne piersi, a one są naturalne. Nawet jak robię wagę, to one jako jedyne tam ostatnie gdzieś tam spadają. Także nie dała mi matka natura dupy, ale cycki są całkiem fajne. Pójdziesz na wybory? Tak, oczywiście, zawsze chodzę na wybory. Chyba raz byłam tylko za granicą i to się nie udało, ale w innym przypadku zawsze chodzę na wybory. I wy też chodźcie na wybory. Co byś zaśpiewała na karaoke? Płacisz pęgę w dolarach, sesja rozbierana, mocne zdjęcie, petarda, lepsza niż twa stara w OnlyFansie. Wjeżdżam nowym Benzlem, subskrypcja za felgę, dycha za torebkę, jaja. Wyznam wam, że kiedy wchodziłam pierwszy raz do frików, to moje środowisko bokserskie bardzo źle na to zareagowało. Mówili wręcz, co ja robię, że to jest wstyd, a teraz nie jedna osoba chciałaby się tam znaleźć, bo niestety boks umiera na stojąco. Także zawsze podejmuję decyzję własną głową i tym, co ja mam w sercu, a nie tym, co inni myślą. Co chciałabyś odzobaczyć? O Jezu, dużo rzeczy. Czasami, wiesz co, na konferencjach chciałabym odzobaczyć miny mojej rywalki. No i pewne sytuacje z moimi byłymi chciałabym też, żeby wymazały się z mojej pamięci, no ale nie da rady, tak więc zostają gdzieś tam. Ale tak, jest kilka takich sytuacji. Nie ciągnij mnie za język, mam powiedzieć co dokładnie? Jak nie chcesz, to nie wiem. No, na przykład zdrady. Chciałabym moc zobaczyć. Dzięki, pozdrawiam, mam nadzieję, że to nie było bardzo żenujące.